To jakby miała wsiąść na roller coaster, serio. Dajcie jej spokój z tymi piersiami. Ma super ciało, nad którym ciężko ćwiczyła, a wy widzicie tylko jej zrobione cycki. No właśnie, może najwyższa pora zauważyć te lepsze aspekty mojego ciała, także dziękuję bardzo, bardzo ładny komentarz. Jezu, to się dopiero zaczyna! Mężowi zazdroszczę, pewnie serwuję mu profesjonalne szpagaty w sypialence. To powinno być cenzurowane. A mąż nie narzeka przy okazji. Na bank jest już milionerką i wasze hejty nie bardzo jej przeszkodzą. Milionerką. Chciałabym. Nie podoba mi się jej ciało. Wysportowane, ale jednak mało kobiece. Ale dla mnie wysportowane jest właśnie kobiece. No, otóż to ile osób, tyle opinii. Znowu ona. Gdzie prywatność pazerna kostucho? Znowu ja. A jak miałaby się nie chwalić biustem? Cycki sobie uciąć czy założyć polar? Musicie zrozumieć, że ciało jest moją wizytówką i trochę je będę eksponować. Dzięki Ewce ruszyłam tyłek z kanapy, zaczęłam ćwiczyć i wróciłam do swojego rozmiaru z 40 na 34. Mówcie co chcecie, kobieta jest wyjątkowa i niech zarabia kupę kasy. Muszę przyznać, że takie komentarze są dla mnie ogromną, ogromną motywacją. Dzięki. A się boję patrzeć, ile w sekcie fanów ma na fejsie. To się nie patrz. Się możesz przestraszyć. Chodakowska, nasza polska klacz. Iha, iha. Ona nie patrzy w przyszłość. Powinna się przekwalifikować teraz na rehabilitantkę. Nie szukałaby naokoło pacjentów. Wszystkich ma na fejsie. Jeżeli ktoś ma pojęcie, że moje treningi są szkodliwe, to ma pojęcie, przykro mi, bardzo, bardzo przestarzałe i nie ma pojęcia w temacie. Także proszę zaczerpnąć wiedzy. Czyżby botoksik, implanty policzków i hormony wzrostu też były? Gdzie wy to widzicie? Zupełnie serio. Żadnych takich ulepszaczy, proszę. Życie i figura wywrócą się jej do góry nogami, jak pojawi się dziecko, czego bardzo życzę. Do tego dziecka to dziękuję, a wywrócenie się wszystkiego do góry nogami, to mam nadzieję, że wkrótce udowodnię, że jesteś w błędzie, Luke. Adam B. Ja bym dla niej zrobił nawet fikołka. A najlepiej z nią fikołki i mogłaby skakać przez mojego kozła? Taka atletyczna tygrysica. Fikołki skacze tylko z moim mężem. Mówcie co chcecie, ale ten jej mąż to mniamniuśne greckie ciasteczko. Podprowadziłabym jej taką smaczną baklawkę. Powinna pilnować. Tak, przyznaję, mój mąż to mniamniuśne ciasteczko. Całe szczęście pilnuje się sam. No, fajne. Dziękuję.